Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś odblokujemy sobie tego pięknego Caterpillara. No oczywiście nie będziemy go sobie ratowali strażą pożarną, aczkolwiek Dery Special będzie tutaj głównym bohaterem. Misja naprawdę nie wydaje się trudna, bo musimy sobie tylko dostarczyć części z rozmontowanego Caterpillara, które znajdują się tutaj w tym zakrytym dla nas kawałku. No i aby tam dojechać, musimy sobie zrobić północny most, który potrzebuje tylko dwóch belek. Jedną mamy tutaj, drugą mamy tutaj, no i od tego sobie zaczniemy. Tutaj w ogóle mamy jakiś stary, opuszczony budynek. Zobaczmy sobie z ciekawości, co tutaj będziemy mieli. Możemy sobie tutaj ładować cegły oraz... Nie, okej, tylko cegły. Oczywiście rozbieramy budynek, jest to bardzo logiczne, mega fajna sprawa. No i w ogóle jest tutaj bardzo dużo miejsc, gdzie musimy sobie po prostu przejechać przez jakąś głęboką wodę na drugi brzeg. To jest mega fajne. Jeździłem tędy z Zixem, który radził sobie całkiem spoko, chociaż raz go tam utopiłem, więc myślę, że ten Caterpillar, który jest naprawdę dużo, dużo większy, a przynajmniej taki się wydaje, po prostu poradzi sobie z tym bez problemu. A my ładujemy nasze belki. Dobra, ładunek załadowany, więc wracamy tą samą trasą. No i dobra, jesteśmy przy drodze. Troszkę szkoda, że mamy blokadę tylko na niskim biegu. Wiem, że jeżdżę na automacie, nie zabijajcie mnie za to, no ale już wyjechaliśmy z tego większego błota. No i pomyślałem, że czas pojeździć czymś innym, bo nie chciałem, żeby znowu Zix był bohaterem odcinka, bo ostatnio był on po prostu ciągle, bo jest tak świetnym pojazdem, dlatego później weźmiemy sobie Taigę. Nie będziemy oczywiście Derym jechali tak daleko, nawet nie wiem, czy on może mieć siodło niskie, czy tylko wysokie. Więc weźmiemy sobie Taigę, bo był tam i tak zalecany pojazd zwiadowczy, oraz weźmiemy sobie siodło niskie i pojedziemy sobie po tą przyczepę. Wow, zobaczcie, jak w ogóle to miejsce wygląda o 6 rano, już chyba lepsza będzie ta 13. Bardzo szybko się robi tutaj tak przyciemnawo, jest to bardzo ciemna mapa. No i dobra, oddajemy pierwsze belki, mam nadzieję, że nie będzie trzeba jeszcze czegoś dowozić, bo raczej ten sam most chyba nie powstanie, będziemy musieli chyba jeszcze jakieś deski. Zaraz zobaczymy, całe szczęście drugie miejsce mamy naprawdę mega blisko. No i w ogóle dałem wam ankietę z pytaniem, która godzina odcinków odpowiada wam najbardziej, więc przez wakacje, słuchajcie, do końca wakacji odcinki będą oczywiście nadal we wtorek oraz sobotę, ale nie o godzinie 16, tylko o 12, bo wiem, że większość z was ma po prostu wakacje, choć są również osoby dorosłe, więc będziecie mogli sobie obejrzeć rano lub też oczywiście wieczorem, oczywiście według własnych preferencji, a my oddajemy drugie belki i zobaczymy, czy to będzie wszystko, czego potrzebowaliśmy, i wychodzi na to, że tak. Naprawdę fajnie, bo nie chciało mi się jeszcze czegoś tutaj wieźć. 4000 mamy, aha, i nie mamy oczywiście niskiego siodła, więc sobie musimy pojazd scholować. Zakładamy sobie siodło niskie, HDS może w sumie zostać, bo i tak nie będzie niczemu przeszkadzał. No i ruszamy, w sumie jeszcze tam nie byłem i mam nadzieję, że nie będzie tam daleko ani jakichś super wielkich bagien po drodze i po prostu dojedziemy tam prosto. No ale to się okaże za chwilkę, bo mamy tam mapę oczywiście zakrytą. W ogóle co ciekawe, ten długi pojazd, nie pamiętam jak on się nazywał, pisaliście, że nie muszę go kupować, bo jest on do odblokowania. No właśnie wiem, że nie musiałem go kupować. Nie, tylko że jak wiecie, ja sobie po prostu gram samemu, nie patrzę w ogóle w internecie, gdzie są pojazdy, jak je zdobyć, więc po prostu nie wiedziałem, że jest on do odkrycia. Myślałem, że można go sobie tylko kupić. Ja się okazało, że jest on i to jeszcze na Michigan, więc niedługo będzie odcinek, gdzie sobie go również odblokujemy. Co prawda go mamy, ale ten drugi sobie sprzedamy. Jego cena to chyba było 120 tysięcy, więc chętnie bym sobie z powrotem przegarnął taką kwotę. No słuchajcie, 120 koła, no piechotą nie chodzi. No i jesteśmy naprawdę mega blisko, mamy tak naprawdę dosłownie kawałeczek trasy do przejechania, więc byłoby to zbyt szybkie, więc pewnie sobie zrobimy jeszcze w tym odcinku jakąś misję. No i oczywiście katem, nie musicie się martwić, wytestujemy go sobie jeszcze dzisiaj. Nie będę chyba robił dla niego specjalnego odcinka. Zrobię wam dzisiaj taki bonusowy, dłuższy odcinek. Są w końcu wakacje, więc można sobie troszkę więcej pooglądać. Jestem naprawdę mega ciekaw, jakie to będą części. Czy my faktycznie po tej naczepie zobaczymy, że są to części do Caterpillara. Już widzimy, że są tam jakieś opony. Jest chyba kabina? Tak mi się wydaje, że to jest kabina. Za chwilkę, tak, to jest, słuchajcie, kabina. Albo cały Caterpillar tutaj jest załadowany. Ale fajnie. No dobra, moi drodzy, tylko teraz pytanie, czy Taiga da rady pociągnąć tak ciężki ładunek, bo w sumie o tym zapomniałem, że będziemy dźwigali naprawdę wielkiego giganta. O kurde, jeszcze utknąłem w błocie, ale nie fajnie. 2000 years later. No i dobra, wziąłem ten ładunek banditem. Troszkę czasu to zajęło, nie chciałem was tym zanudzać, bo ciągnę go naprawdę mega długo. Jest to naprawdę ogromne obciążenie, więc po prostu nie idzie to zbyt szybko. Jestem w ogóle mega ciekaw, bo moim zdaniem cięższy ładunek powinien być z przodu, więc nie rozumiem, dlaczego z przodu są opony, a z tyłu jest kat. Moim zdaniem powinno być na odwrót, żeby ten kat dociążył nam oś. Mogę się oczywiście mylić, możecie ewentualnie napisać w komentarzu, dlaczego tak jest, jeżeli faktycznie jest to po prostu dobrze spakowana, ja tego nie rozumiem. No i jest jeszcze jedna rzecz, która mnie mega ciekawi, a mianowicie jak odpalamy sobie tę mapkę, to jest taka fajna grafika, jak ten kat ciągnie taką żółtą naczepę. No i jest to naczepa, która nie wygląda na tą, która woziłaby ładunki, a bardziej jaką ziemię, piasek i tak dalej, więc jestem mega ciekaw, czy będziemy sobie mogli w ogóle kupić i...
czy co będziemy sobie mogli w ogóle tym wozić. A my już widzimy nasz zbudowany most, więc jesteśmy naprawdę mega blisko. Ale jadę sobie tak pewnie ze 2-3 na godzinę całą trasę. Możemy sobie w sumie zobaczyć, ile tam mamy mili. No, około 2, pewnie 3. Tutaj macie oczywiście, ile to jest kilometrów na godzinę. W ogóle zobaczcie to, nigdy się nie obracałem w bandicie. Naprawdę jest tutaj mega dużo miejsca i można by tutaj normalnie spać, spędzać czas. Jak to jest mega fajne i obszerne miejsce. Tutaj jakaś kurteczka w ogóle wisi. Widzimy, że fajnie reaguje na naszą jazdę. Reaguje na dołki, naprawdę mi się to mega podoba. No i oczywiście nasz piękny ładunek, który widzimy również w lustereczkach. Jest on naprawdę mega, mega duży i mega ciężki. Jest tak ciężko pociągnąć tę naczepę, że po prostu musimy się tak wlec. No i jestem ciekaw, czy dałaby sobie rady tutaj Taiga. Pewnie normalnie tak, tylko że mamy podstawowy silnik, a to pewnie będzie duży problem. W kolejnym odcinku modyfikacyjnym na pewno sobie ten silnik znajdziemy, bo już mnie to naprawdę denerwuje. Tylko z tego co pamiętam jest on na murze, więc no prosto tam po prostu nie będzie, ale chyba warto. O, proszę bardzo, teraz jest naprawdę mega fajnie i jasno. Wcześniej był problem, bo chyba na tamtej części mapy było tak ciemno. Jestem ciekaw jak to działa, bo tam włączałem kilka razy dzień i cały czas było tak ciemno. Tutaj mamy o wiele jaśniej, ale fajnie, fajnie. No i dobra, jesteśmy. Z tego co pamiętam będziemy go sobie musieli jeszcze zatankować. Oczywiście musimy sobie w ogóle tę misję odpalić, więc dajcie mi sekundkę. Oczywiście możemy to chyba zrobić w tym żółtym kwadraciku. Okej, wystarczyło dowieść tutaj. Nie trzeba było pod samego kata. I teraz musimy go sobie zatankować. Dokładnie, moi drodzy, 530 litrów. Jestem ciekaw czy mamy w ogóle w bandicie... No w sumie nawet nie potrzebujemy tej stacji do tankowania, ale i tak będzie zawsze troszkę szybciej. Zobaczmy sobie, czy mamy. Oczywiście, że mamy, więc sobie podjedziemy i zatankujemy na raz. No i dobra, dajemy sobie zatankuj oczywiście z dodatku serwisowego do Caterpillara. I uwaga, uwaga, moi drodzy, jest to nasz nowy pojazd. Ajajaj, myślałem, że będziemy sobie mogli pojeździć nim po prostu uszkodzonym, ale niestety nie. Musimy go zaciągnąć do garażu. No dobra, dawaj maleńki. Damy rady, myślę, że bez problemu. No chyba, że zahaczę o coś, no i zahaczył. No i uwaga, uwaga, czy on nam teraz zniknie? Nie, chyba możemy w sumie do niego wsiąść. Mam nadzieję, że nie ciągnąłem go bez sensu. Okej, ciągnąłem go bez sensu. No i powiem wam, że jest on naprawdę krótki. Wydawało mi się, że jest on po prostu dłuższy. A tu się okazuje, że jest to po prostu mega krótki pojazd. No ale dobra, zobaczmy sobie, co mamy z tymi przyczepami. No i mamy, moi drodzy, brak przyczep dostępnych. Ale wydaje mi się, że dlatego, że nie mamy żadnego siodła. Musimy sobie go wziąć najpierw do garażu. No i niestety został on naprawiony. No tak oczywiście musiało być. Zobaczmy sobie na silnik. Mamy drugi najlepszy, więc myślę, że byłoby spoko go kupić. Tylko troszkę problemy z gotówką. Skrzynię biegów mamy zablokowaną. Zawieszonko pewnie będzie tylko fabryczne. Dokładnie, no czego można było się tutaj spodziewać. Opony, moi drodzy, 74, opony błotne. No lepiej być oczywiście nie mogło. Wyciągarka, no tutaj ewidentnie musi być dwusilnikowa. No i chwila prawdy, rama, dodatki, a tutaj mamy, moi drodzy, ciężki transporter paliwa i ciężkie siodło. O, to coś nowego, moi drodzy, ciężkie siodło. Tego jeszcze nie było, czyli będzie chyba specjalna przyczepa. Oczywiście naczepa i mamy brak dostępnych przyczep, czyli my musimy coś chyba zrobić. Musimy gdzieś ją może zdobyć. Nie, to by było bez sensu, bo byłaby tylko na jednej mapie. To po co jest ciężkie siodło? Coś mi tutaj nie gra. No i dobra, poszukałem trochę na YouTubie i okazuje się, że nasza przyczepa znajduje się tutaj. Nawet może sobie w sumie zobaczymy, jak sobie mega przybliżymy. Stoi ona dokładnie, moi drodzy, w tym miejscu. Jest to oczywiście ta naczepa z miniaturki, więc sobie po prostu po nią pojedziemy. Czyli jednak moje obawy się sprawdziły i nie będzie... Wow! Stał chwilę na kołach. Nie będzie on dostępny, w sensie potrzebny na każdej mapie, dlatego że nie możemy sobie z nim tak naprawdę robić, co chcemy. A to przez to, że nie ma on wielu przyczep, jest ona chyba tylko na tej mapie. Jestem ciekaw, czy jest ona taka, że możemy ją sobie wziąć i wozić nią towary, czy jest to po prostu tylko jedna misja. Oby to była przyczepa na stałe. Jak się okaże, że jest tylko do jednej misji, to tak naprawdę musimy go sobie potem w sumie sprzedać, bo on nie może wozić kompletnie nic, tylko paliwo. No ale nie oszukujmy się, kto będzie targał takiego tarana, takiego wielkoluda po paliwo? No ale widzimy, że po błocie sobie jedzie jak chce. No i dobra, jesteśmy pod naszym miejscem, zobaczcie sobie na tę ogromną naczepę, jak to w ogóle fajnie wygląda. No nie, ona jest chyba czymś załadowana, nie wydaje mi się, że możemy jakieś takie ładunki w SnowRunnerze wozić. Nie, czy jak my ją weźmiemy, dostaniemy automatycznie jakąś misję? To jest ciekawe. Nie możemy jej sobie otworzyć, widzimy, że ona jest załadowana jakimiś kamieniami, okej, dobra, bardzo ciekawe. Tylko teraz pytanie, co mamy z tymi kamieniami zrobić? Czy jest jakaś misja na te kamienie? Ja tutaj może szybko przeszukam.
No i moi drodzy, znalazłem tylko, że nie jest to takie szybkie, dlatego że musimy sobie pojechać po pierwsze na drugą mapę, po drugie pierwszą mamy przyczepę tutaj, drugą mamy tutaj, więc jeszcze się tym Caterpillarem nacieszymy. No troszkę mnie to boli, że nie zrobimy sobie tego dzisiaj, no bo nie ma sensu tam jechać tak naprawdę na pałę, chociaż w sumie to trochę kusi. Aha, nie możemy sobie nawet tej misji odebrać, no to dobra, no to odpuszczamy. Najpierw muszę oczywiście wykonać misję, które mamy tutaj, w ogóle jest to misja za 14 tysięcy, naprawdę mało jak na tak długi i tak ciężki transport. No i dobra, możemy go sobie ewentualnie jeszcze zaholować, możemy sobie zobaczyć na modyfikacje, tutaj mamy tylko obręcze, których nawet nie możemy edytować, jeszcze mamy oczywiście kolor. Nawet nie możemy sobie zmienić koloru, no w sumie to logiczne, bo to jest firmowy kat, który jest w kolorze żółtym. No i dobra, zobaczcie sobie jak to wygląda w środku. Jakoś super dużo miejsca nie ma. Mamy oczywiście młotek do wybicia szyby awaryjnie, mega fajnie, mega spoko. Mamy tutaj oczywiście wajchi do... to jest chyba do biegów. Oczywiście mamy automatyczną skrzynię biegów, to jest wielki plus. No i dobra, kratki nawiewu widzimy, że są zamknięte albo ewentualnie skierowane na maksa w dół. No i nic więcej chyba tutaj takiego ciekawego nie mamy. Zobaczymy, czy jest animacja ręcznego. No gdzieś tam macha, ale my tego niestety nie zobaczymy. Ewentualnie przez przednią szybę, jeżeli uda nam się dostrzec. No, coś tam dostrzegamy. No i dobra, figurkami już chyba nie ma co się jarać, bo są to oczywiście takie małe głupoty, na które nikt nie zwraca uwagi. Ewentualnie mogę wam oczywiście pokazać, gdyby ktoś był ciekawy. Mamy jakieś tam akcesoria, no tak jak w każdym pojeździe. Ewentualnie możemy sobie dać naklejkę na zewnątrz, ale wydaje mi się, że żadna tutaj pasować się. O, chociaż ten orzeł wygląda naprawdę fajnie. Ewentualnie te tłoki, no nie są te naklejki tak naprawdę złe, można by coś z tego fajnego zrobić. No i co ciekawe, naklejki na szybę mamy naprawdę mega fajne, bo tamte naklejki są takie, powiedziałbym, nudne. Nie są one takie po prostu wszędzie takie same. Tutaj mamy tych naklejek trochę, są one oczywiście w kolorze naszej ciężarówki, więc wygląda to spoko. My sobie oczywiście weźmiemy to, bez maszyny nie ma życia. No i z takim pięknym przysłowiem kończymy sobie ten odcinek. Z katem się jeszcze oczywiście zobaczymy, w sumie to chyba tylko raz podczas tej misji. No i planowałem, aby to był dłuższy odcinek, ale chyba mi to nie wyszło, zresztą widzicie oczywiście po czasie. Ewentualnie zrobimy sobie kolejny dłuższy, no bo tutaj już po prostu nie ma co robić, a my widzimy się w kolejnym odcinku już w sobotę, a nie, przepraszam, we wtorek, więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemanko!